Stowarzyszenia Rzecz Tradycji i Kultury Niklot na naszym kolejnym spotkaniu. Tematem naszym jest słowiańszczyzna w literaturze polskiego romantyzmu. Chyba każdy, kto cokolwiek wie o naszym stowarzyszeniu, które jest próbą współczesnej kontynuacji ruchu zadrużnego, rozumie skąd ten temat. Romantyzm jest tą epoką w dziejach naszej kultury, która kształtowała nas i która w jakimś stopniu oddziałuje do dzisiaj. A bardzo istotnym wątkiem tej epoki było to podglebie słowiańskie. Podglebie, które z kolei nie jest chyba w właściwym stopniu przedstawiane w takim potocznym nauczaniu naszej literatury, nauczaniu naszej historii. Z różnych przyczyn, których tutaj może nie ma sensu teraz opowiadać, ale mówię to też jako były nauczyciel, zawsze czułem niedosyt, przeglądając programy i to, co się o tej słowiańszczyźnie u nas uczy, i tutaj na naszą skromną miarę staramy się tę lukę w świadomości naszą działalnością wypełnić, czego częścią jest tutaj nasze spotkanie. Zaznaczam, że ono najprawdopodobniej nie będzie jedynym, które będzie poruszało temat literackiej spuścizny, prasłowiańszczyzny w romantyzmie, bo będziemy ten temat starali się jakoś kontynuować. Ja teraz oddaję już głos naszemu gościowi, tylko chciałem przypomnieć osobom, które są pierwszy raz, że konwencję mamy taką, że jest 45 minut wykładu i potem ewentualnie pytania, tak? Dziękuję z mojej strony, to już wszystko, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, ja bardzo przepraszam za tę zmianę, ale papier w drukarce się skończył, to po pierwsze. Po drugie, tutaj mieliśmy, proszę Państwa, problem z kontaktem, a cała druga część mojego referatu jest elektroniczna. Proszę Państwa, zostałem poproszony o przeprowadzenie, o przedstawienie Państwu wykładu na temat słowiańszczyzny romantyków. Na pewno będzie to specyficzne czytanie tej literackiej spuścizny słowiańszczyzny. Nazywam się Karol Samsel, jestem adiunktem pracującym w Zakładzie Literatury Romantyzmu na Wydziale Polonistyki UW, więc będzie mnie interesować przede wszystkim, czy ja jestem słyszalny, tak? Będzie mnie interesować, głośniej, ciszej? Będzie mnie interesować, proszę Państwa, przede wszystkim perspektywa pierwszej połowy XIX wieku. Na pewno znakomicie Państwu znana, choćby za sprawą takich książek jak znana niesamowita słowiańszczyzna Marii Janion, czy Sfinks słowiański i mumia polska Moniki Rudaś-Grodzkiej, ale także opracowań specjalistycznych, tak jak monografia grupy lwowskiej z Jewonia Marty Ruszczyńskiej, bodajże z 2013 roku, właśnie o tych zjawiskach, które formowały słowiańską wyobraźnię, chciałbym powiedzieć przede wszystkim. Nie sposób nie zacząć od Zoriana Dołęgi Chodakowskiego, nazywanego słowiańskim Winkelmanem, czy też słowiańskim Homerem, który w 1818 roku publikuje swój rewolucyjny traktat o słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem, gdzie pokazuje właściwie ideał przedchrześcijańskiej słowiańszczyzny, ale w sposób niezwykle specyficzny. Jego badanie słowiańszczyzny jest badaniem con amore, badaniem z miłości, wyraźnie przeciwstawionym modelom filozofii niemieckiej. U mnie w ręku nikt jeszcze sowy Minerwy nie widział, jeszcze ona u mnie nie wrzasnęła. Mnie się podobał krajowy i cichy lelek nocny. Ująwszy go, poszedłem po naszej rozległości między Dnieprem i Górną Wisłą i znalazłem to, czego sowa wrzaskliwa nie mogła dostrzec. To znamienny wybór. Zamiast heglowskiej sowy Minerwy, symbolu idealistycznego końca historii, nocny lelek, który jest symbolem ptaka duszy ludzkiej. Do owego lelka, proszę Państwa, lelek nocny symbolizuje właściwie całą stronę odrzuconego badania romantycznego przyrodoznawstwa. To książka Nocna strona przyrodoznawstwa Schuberta. To jest książka, która eksponuje właśnie ów obraz duchowej, ludowej słowiańszczyzny. Ludowe pójście do lali znaczyło umrzeć, znaczyło umieranie.
Więc to, że Zorian Dołęga-Chodakowski wyrusza w swoją wyprawę na Słowiańszczyznę, wyrusza, aby rozkopywać groby, iść śladem słowiańskich cmentarzy, poszukiwać właśnie w ziemi pamiątek dawnej Słowiańszczyzny, to jedynie połowa prawdy, druga połowa to to, że wybór, że pada tutaj konkretny wybór ptaka, który będzie mu towarzyszył jako symbol mądrości. W tym samym roku zostaje wydana rozprawa Kazimierza Brodzińskiego. Przypomnę Państwu, mamy rok 1818, o klasyczności i romantyczności, tudzież o duchu poezji w Polsce. Brodziński jest pod silnym wpływem myśli z filozofii dziejów Johanna Gottfrieda Herdera, gdzie, jak pamiętamy, znajduje się słynny passus o Słowiańszczyźnie jako kraju rustykalnym, kraju rolniczym, z kraju właściwie na podstawie którego można ukuć znany aforyzm: my Sławianie lubimy sielanki. Mickiewicz posłużył się tym tą frazą niezwykle ironicznie, ale my skojarzyliśmy ją wyłącznie sentymentalnie, zgodnie z tą tradycją herderowską. Brodziński tej tradycji sielankowej wizji słowiańszczyzny Herdera będzie najwierniejszy. Ale począwszy od upadku powstania listopadowego w 1831 roku, mamy do czynienia z próbą nakreślenia nowej sytuacji, nowej myśli o słowiańszczyźnie w Polsce. To jest już sytuacja postherderowska, w której chce się pokazać słowiańszczyznę inną niż sielankowa. Słowiańszczyznę mroczną, słowiańszczyznę nierzadko wojowniczą, w dużej mierze inspirującą się mitami północy, skandynawskimi, celtyckimi oraz normandzki. Proszę Państwa, historia słowiańszczyzny pierwszej połowy XIX wieku to także traktaty, które nie ujrzały światła dziennego nawet do lat 90. XX wieku. Tę skrajność reprezentuje Bronisław Trętowski, który w 1847-1848 roku pisze traktat Wiara Słowiańska, czyli etyka piastująca wszechświat. Zdaniem Marianion ta rozprawa o niezwykle monumentalnym charakterze świadczyła właściwie, mogła stać się słowiańską Biblią i razem z Królem Duchem, którego pierwszy rapsod został wydany w 1845 roku, mogła tworzyć właściwie naukowe uzupełnienie wielkiego poetyckiego eposu słowackiego. Bardzo wiele tego rodzaju przypadków, o których jeszcze będę mówił w historii słowiańszczyzny pierwszej połowy XIX wieku, tego rodzaju wypraw są także próby tworzenia wizji słowiańskiego antyku. O tym powiem szczegółowo przy opowieści na temat grupy Zjewonia, przywołując przede wszystkim postać Lucjana Siemieńskiego, który chciał stworzyć swoją słowiańską wersję Odysei. W tym kluczu należy także czytać próby przekładu Iliady przez Juliusza Słowackiego. To wszystko było próbą tworzenia wizerunku starożytności słowiańskich, jak powiedział Karol Józef Szafarzyk. Jego 6 zeszytów wydanych na przełomie roku 1835 i 1836 posłużyło za podstawę wykładów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza. Proszę Państwa, kultura słowiańska, odciskując własne piętno w kultura zachodnia, przepraszam, odciskając własne piętno w posłowiańskiej pustce, w istocie oczekiwała tylko własnego odbicia, pisze Monika Rudaś-Grodzka. I z powodu własnej ograniczoności tylko to mogła zobaczyć. Na oczyszczanej, lustrzanej powierzchni, na której wszystkie załamania i fałdy starano się dokładnie wygładzić, widziała siebie, swoje dziedzictwo i osiągnięcia, a każdą kiełkującą inność kształtowała na swoje podobieństwo. Badaczka mówi, że jedyną szansą przetrwania jakiejkolwiek odmienności było jej przystosowanie się poprzez naśladownictwo do nowych warunków. Właściwa, ukrywająca się przed zawłaszczeniem słowiańszczyzna, pokawałkowana i fragmentaryczna, przypomina wampira, który pomimo żmudnych wysiłków nie mógł się w zachodnioeuropejskim lustrze zobaczyć. Tu słowem kluczem do cytatu z książki Rudaś-Grodzkiej jest naśladownictwo. Piętno naśladownictwa, jakie musiała znieść starożytna słowiańszczyzna, aby przetrwać proces chrystianizacji. Przypomnijmy sobie, proszę Państwa, że właśnie z tego
czynił zarzut słowiańszczyźnie, Cyprian Norwid w wierszu Słowianin, który dedykował Teofilowi Lenartowiczowi. Pozwolę sobie ten wiersz Państwu przeczytać. Ten wiersz pochodzi z lat 60. Na temat tego trudnego przypadku Norwida i jego stosunku do słowiańszczyzny mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane powiedzieć. Jak Słowianin, gdy brak mu naśladować, kogo duma w szerokim polu, czekając na siebie, gdy z dala jadą kupcy gdzieś żelazną drogą, drżą telegramy w drutach i balon na niebie, jak Słowianin, co chadzał już wszystkiemu w tropy, oczekiwa na siebie samego, bez wiedzy. Tak bywa smętnym życie. Wieszczowie, koledzy, zacni szlachcice, Żydy, przekupnie i chłopy. Tak jest i kamień, także sterczący na miedzy, co sługiwał był w różnych szturmach na okopy. Dziewanna żółta przy nim i mysz polna ruda, on sterczy. Wieść go zowie kością wielgoluda, co sam sobie w jaśniejszą alegorię zamień. A to li nie wiadomo, czy to kość, czy kamień. Proszę Państwa, stosunek Norwida do słowiańszczyzny jest przedziwny. Jak widać, Norwid przejmie się swoją funkcją sędziego romantyzmu. Tak jak chciał być apostołem zmierzchu romantyzmu, w jakimś stopniu będzie starał się być także apostołem zmierzchu słowiańszczyzny. Pokazywać, że to pojęcie zostało przedatowane w rzeczywistości drugiej połowy XIX wieku. Jego pomysły historiozoficzne będą porażające. Będzie wskazywał chociażby na to, że chorągiew słowiańską w procesie dziejów powinna wziąć Austria. I to kraj Habsburgów powinien patronować pochodowi, który niegdyś został nazwany słowiańskim. Te rozważania Norwid zawrze w swoim eseju Récits peintres d'histoire z 1836 roku. To wszystko, to mam nadzieję jeszcze o tym wspomnę, ale to pokazuje, jak bardzo stosunek do słowiańszczyzny zmienia się i degeneruje w jakimś stopniu poprzez pisarstwo Norwida w drugiej połowie XIX wieku. A więc słowiańszczyzna, która musiała szukać form i szans przetrwania. Chciałbym na początku naszej rozmowy o słowiańszczyźnie przywołać Lilię Venedę, ponieważ ten klasyczny dramat Słowackiego napisany w 1839 roku, wydany rok później, w 1840, w jakiś sposób zachowuje rdzenność, naturalność, pierwotność rozliczenia z tragedią słowiańszczyzny. Przypomnijmy, że poprzedza o rok wykłady o literaturze słowiańskiej Mickiewicza, a więc jest starszy, wcześniejszy niż prelekcje paryskie. Proszę Państwa, Lilia Veneda to, jak wiemy, opowieść o przemocy chrystianizacji, ale także przemocy lechitów, którzy eksterminują starożytny słowiański ród Wenedów. Temu tragizmowi upadku rodu Wenedów przyglądamy się od pierwszego aż do piątego aktu dramatu. Rolf Figut pisze, że finał sztuki pokazuje zmierzch religii Wenedów i bezradność religii chrześcijańskiej, która nie ma czego uzdrawiać. Na polu, który jest zasiany krwią i popiołem, nie ma czego uzdrawiać. Nie pozostał żaden żywy Słowianin, którego należałoby nawrócić. Katastrofa Wenedów rozprzestrzenia się więc na wszystkie mitologie i religie. Co zostaje po katastrofie? Pragmatyzm lechicki, najwyżej ozdobiony cienkim lakierem chrześcijaństwa. Dla Rolfa Figuta święty Gwalbert, który reprezentuje tutaj właśnie misję chrystianizacyjną, nie jest nikim więcej niż przysadzistym wiejskim proboszczem w takiej słowiańskiej wersji. Głupim parochem. Figut mówi wręcz, że święty Gwalbert oraz Ślas reprezentują tutaj parę cervantesowską. Ślas jest Don Kiszotem, natomiast Gwalbert tym głupszym Sancho Panso. Figury w Don Kiszocie zostały więc radykalnie odwrócone. Ta postać głupiego apostoła słowiańszczyzny, okrutnego przez swoją głupotę, będzie powracać także w dramacie dwudziestowiecznym. Wystarczy, proszę Państwa, przypomnieć sobie ślub Witolda Gombrowicza i postać kapłana Padulfa.
Ale jeszcze jedna ważna tutaj asocjacja może nam się przydać, jakby w dalszym rozczytywaniu Lili Venedy. Maria Janion pisze, że Zorian Dowenga Chodakowski przemawiał z perspektywy człowieka pokonanego przez przemoc chrystianizacji. Nie jesteśmy sobą. Zamordowano nam rodziców, zmieniono imiona, wymazano pamięć, skazano na cudzość. To oczywiście nie są słowa Zoriana, ale tak rekonstruowała je Ruda Źgrodzka. Już Herderowi nasunęło się porównanie losu słowiańszczyzny z podbojem Peru przez Pizarra. I ta wizja przedchrześcijańskiej słowiańszczyzny odczytywana w kluczu katastrofy świata meksykańsko-azteckiego niejednokrotnie powraca. Sama Maria Janion w niesamowitej słowiańszczyźnie powiada: rozmyślając nad przedchrześcijańską słowiańszczyzną, nieraz miałem przed oczyma podbój Meksyku, azteckiego imperium Montezumy przez Corteza. Może należałoby osadzić w nieco głębszych kontekstach badań słowiańszczyzny ów dramat słowackiego. Przede wszystkim przywołać teorię podboju, teorię najazdu, którą sformułował po raz pierwszy Adam Naruszewicz jeszcze w XVIII wieku, w drugim tomie historii narodu polskiego. Adam Naruszewicz 6 tomów swojej historii narodu polskiego wydał w latach 1780-1786. Natomiast pierwszy tom, w którym właśnie chciał pokazać dwuplemienność narodu polskiego, pokazać, że Lechici nie są rdzennym narodem słowiańskim, ale zdobyli sobie ową słowiańszczyznę poprzez najazd czy podbój, owego tomu Naruszewicz nie zdecydował się wydać za życia. Został on opublikowany dopiero w 1824 roku. W ten sposób ta data awansuje nam do kolejnej ważnej daty w kształtowaniu się owej wyobraźni słowiańszczyzny, ów tom Naruszewicza. Proszę Państwa, kwestie ustrojowe w dawnej słowiańszczyźnie i państwie polskim rozpalały ciągle nowe dyskusje. Na tym gruncie wyrosła też teoria podboju, próbująca wyjaśnić problem pochodzenia szlachty i chłopów oraz nierówności klasowej. Uznano otóż, że warstwa chłopska oraz warstwa szlachecka to nie mogą być synowie jednej matki, mówiąc metaforycznie. To muszą być dwie niesprowadzalne do siebie kasty, które pojawiły się właśnie na słowiańszczyźnie za sprawą podboju czy najazdu. Były oczywiście koncepcje, które podkreślały ciągłość między gminowładztwem, za którym optował Joachim Lelewel, a republikanizmem szlacheckim. Te koncepcje wskazywały, że od gminowładztwa do szlacheckiego republikacjonizmu da się poprowadzić jakąś linię ciągłą. Ale w większości uważało się, że ów sposób pierwotnego zarządzania własnością wspólnoty i brak zwierzchniej władzy u Słowian są trudne do pogodzenia z późniejszymi formami rządów Rzeczpospolitej. Najbardziej popularna była mająca liczne wykładnie i warianty teoria podboju ludu Słowian przez obce plemiona Lechitów, Normanów czy Celtów. Proszę Państwa, ta teoria w dużym stopniu zainspirowała Lilię Venedę Słowackiego. W przekonaniu Moniki Rudaś-Grodzkiej, Słowacki dał się w tym dramacie uwieść teoriom naukowym Fryderyka Henryka Levestama, który wskazywał, że narodowe korzenie polskiej słowiańszczyzny to korzenie celtyckie. Naruszewicz, jak powiedziałem, jako pierwszy wskazywał, że Lechici mogą być odrębnym etnicznie szczepem, które doprowadziło do kaźni autochtonów, czy do wygnania autochtonów. No i w tym planie należy nakreślić pierwszy ważny spór o koncepcję genezy słowiańszczyzny. Spór właśnie między Adamem Naruszewiczem a Joachimem Lelewelem. Spór, w którym Lelewel uznawał, że oba stany należy wywodzić ze wspólnych korzeni. Proszę Państwa, problem, który pojawiał się właśnie bez wprowadzenia dwuplomienności polskiego narodu, był problemem związanym z etosem heroicznym. W tym pierwszym herderowskim widzeniu słowiańszczyzny dominowało widzenie wspólnoty pokojowej, wspólnoty bez nadrzędnego panowania, opartej na nadminowładztwie, wspólnoty pokojowego porozumienia.
Zdaniem Ruda Śbrockiej taka utopia słowiańska cierpiała z powodu niedostatku elementu heroicznego. Sielankowość wizji słowiańszczyzny nie mogła zaspokoić aspiracji i ambicji rodzącego się narodu. Więc rodzi się, proszę Państwa, problem w momencie, kiedy rodzi się koncepcja literatury narodowej, forsowana chociażby przez Kazimierza Brodzińskiego czy Maurycego Mochnackiego. Jak pogodzić wizję genezy słowiańszczyzny z wizją myśli narodowej? Ta myśl narodowa domagała się komponentu heroicznego, komponentu indywidualnego. Słowiańszczyzna zaś była przestrzenią w jakimś sensie nieokreśloną, rozmytą, rozproszoną, choć realną. Ja chciałbym podkreślić, że po to była potrzebna teoria narodu, teoria najazdu do roku 1830, natomiast po roku 1830 pojawiły się, jak już wskazałem, koncepcje słowiańskiego heroizmu, wizje słowiańskiego modelu wojownika, inspirowany między innymi słowiańskimi pierwopisami, rękopisami z Czech czy Rusi. Te wzory ruskie czy czeskie pokazały nam, że jest możliwe słowiańskie bohaterstwo i wskazały, będę jeszcze o tym mówił, o figurze Igora, o wyprawie Igora. Tutaj, proszę Państwa, zaczyna się ta wizja słowiańszczyzny, która ma swój model indywidualistyczny. Natomiast ta słowiańszczyzna do 1830 roku była w jakimś stopniu nieokreślona. Teoria najazdu zdawała się potrzebna, aby zbudować heroiczny etos, ponadsłowiański. Krew Wenedów należało przelać, bo miała być walutą, za pomocą której Słowianofile chcieli opłacić swój wstęp do Królestwa Narodów i świata myśli narodowej. Jeśli chcecie być narodowi, musicie złożyć ofiarę krwi. I Lilia Weneda jest w jakimś sensie opowieścią o tym koniecznym tragizmie, bez której nie narodziłaby się heroizacja wspólnoty. Proszę Państwa, świat słowiańszczyzny, tej mitycznej, jest światem przedziwnym. Światem, do którego zdecydowała się Monika Ruda-Śbrocka przypisać opis arystotelesowskiej potencji. Słowiańszczyzna to coś, co tak jak arystotelesowska potencja może być zdolne do istnienia, a nie istnieje. I zarazem może być zdolne do nieistnienia, a jednak istnieje. A więc kiedy przyłapujemy się na znajdywaniu dowodów na istnienie słowiańszczyzny, musimy pamiętać o jej fantomowym istnieniu. Natomiast jeśli chcielibyśmy zanegować istnienie słowiańszczyzny, słowiańszczyzna natychmiast protestuje i wskazuje swoje realne istnienie. Proszę Państwa, niesamowitość słowiańska jest rewersem oficjalnej historii, mówią badacze. Mickiewicz w wykładzie inauguracyjnym kursu literatury słowiańskiej powiadał: lud ten pozostał dotychczas biernym, zajmuje niezmierzony obszar na mapie świata, a nie znaczy nic w historii literackiej, artystycznej i politycznej. W historii takiej, jak się ją pojmuje dzisiaj, w historii znaczonej budowlami i spisami. Mówi w ten sposób, że słowiańszczyzna jest bytem antyhistorycznym, że te kategorie, które wiązalibyśmy z europejskimi modelami historiozofii, nie są do przypisania dla słowiańszczyzny. Język słowiański, praktyki symboliczne słowiańszczyzny, myśl słowiańska to nie są kulturowe artefakty, które moglibyśmy obejrzeć pod światło określić. Tak samo historia słowiańszczyzny, powiada Mickiewicz. Ontologiczny status tej krainy jest niejasny, nieuchwytny, nieokreślony, rozproszony. Ale to nie znaczy, że można przypisywać istnieniu słowiańszczyzny jakiekolwiek jakości, pozytywne czy negatywne. To nie znaczy, że możemy przyjść tutaj z europejskimi narzędziami i powiedzieć: proszę Państwa, tu słowiańszczyzna się rozwinęła, a tu się zdegenerowała. Tu zaszedł progres, tu regres. Kategorie progresu, regresu, regeneracji, degeneracji są kategoriami europocentrycznymi, których nie da się przypisać słowiańszczyźnie. Jak pisze badacz, zdolność do zmieniania się w coś gorszego, do ginięcia i zaniku, do ukrytego trwania, nie oznacza u słowiańszczyzny impotencji. To, proszę Państwa, sprawiało, jak piszą
jak piszą krytycy, że słowiańszczyzna stawała się rezerwuarem siły niewolniczej. Jej niejasne określenie, jej bytowa niesamodzielność i ontologiczne zawieszenie między byciem a niebyciem było jednoznacznie rozstrzygalne przez tych, którzy słowiańszczyznę chcieli podbić. Z dzisiejszego punktu widzenia, pisze autorka Mumii Polskiej i Sfinksa Słowiańskiego, nie możemy oprzeć się wrażeniu, że romantycy w ten sposób, opisując słowiańszczyznę, odkryli jakiś szczególny rodzaj nie do końca zdiagnozowanej amnezji narodowej. Zaćma pamięci, przejawiająca się w niemożliwości rozpoznania siebie w przeszłości, wydaje się konstytuować jedną z naszych cech narodowych. I ten fakt owego zapomnienia, ten fakt, że naród słowiański należy wymyślić, jak powiadał Mickiewicz, wymyśleć od samego początku, charakteryzuje spojrzenie na słowiańszczyznę przez całą pierwszą połowę XIX wieku. Po pierwsze, za sprawą tekstu Zoriana Dołęgi Chodakowskiego oraz kolejnych tekstów o słowiańszczyźnie uwierzono w siłę i samodzielność kultury ludowej. Kultura ludowa, to powiada Monika Rudaś-Grodzka, formacja społeczna odmienna od kultury elitarnej i wyposażona w samodzielną, symboliczną praktykę działania. Uwierzyliśmy, proszę Państwa, w to, że lud może mieć swoje symbolotwórstwo, że lud może tworzyć symbole, że nie musimy poddawać się europejskiej przemocy symbolicznej, ale sami stawać się podmiotami niezależnego, symbolicznego działania. Ta wiara w lud była wiarą w stricte romantyczną i wynikała właśnie z wiary w słowiańszczyznę. Proszę Państwa, o czym my tu właściwie mówimy? Mówimy o tym, że podmiot ludowy jest podmiotem autonomicznym w znaczeniu językowym oraz symbolicznym, że można docierać do genezy języka ludowego, do genezy języka słowiańskiego. Można mówić o początkach myśli symbolicznej. No jeżeli mówimy o autonomii podmiotu, to właściwie mówimy tutaj o inspiracji idealizmem niemieckim. Ten przedziwny mariaż idealizmu niemieckiego, idei autonomii podmiotu transcendentalnego Kanta oraz idei słowiańskich bardzo silnie zaistniał właśnie w filozofii polskiej, która postawiła sobie za zadanie zbudowanie filozofii słowiańszczyzny, na przykład w twórczości Józefa Marii Henewrońskiego. Według niego Słowianie mieli do spełnienia szczególną misję historyczną i to właśnie była misja w perspektywie myśli i filozofii, jako tu nas Henewroński zaskakuje, syntezy myśli niemieckiej i czynu francuskiego oraz osiągnięcia celu ostatecznego, jakim było stworzenie świata prawdy, nowej epoki prawdy, epoki celów ostatecznych. Więc w jakiś sposób czerpiemy z idealizmu niemieckiego, czerpiemy z Kanta, aby ustalić samodzielność podmiotu słowiańskiego, podmiotu ludowego, choć rzadko się do tego przyznajemy, proszę Państwa. To miało swój wpływ na także koncepcje językowe epoki. Przywołam tutaj wyłącznie jedną z koncepcji słowiańskich, koncepcji lingwistycznych i etymologicznych. Koncepcja Jana Nepomucena Kamińskiego, dyrektora Teatru Lwowskiego w latach 30. XIX wieku, który publikował na łamach lwowskiego pisma Haliczanin na początku lat 30. dwie rozprawy, czy nasz język jest filozoficzny oraz wywód filozoficzności naszego języka. Ja chciałbym, proszę Państwa, przywołać parę cytatów z tej rozprawy. Człowiek jako pierwsze dziecię, wszedłszy w świat, zdziwił się i wykrzyknął zarazem i z tego zdziwienia i wykrzyku stał się nieśmiertelny i dowiódł nieśmiertelności swojej. A to dlatego, iż z tego zdziwienia i wykrzyku uczłonował ten dziwny ideał, czyli obraz myśli swoich, to jest mowę. Z tego wykrzyku i zadziwu razem doszedł łańcuchem ogniw, czyli wniosków idei Boga, a po niej nieśmiertelności swojej. Złamał oścień śmierci i wygnał ją z państwa przymiotów ducha swego. Nawet swoje ciało pocieszył, dając mu ducha wiecznie odpoczywającego. To
nie jest wizja języka słowiańskiego. To nie jest wizja pierwotnego języka narodowego. Zauważmy, że Kamiński zaczyna od pokazania stanu przedjęzykowego, przedfilozoficznego. Jego punkt startu jest zupełnie inny niż punkt startu filozofów czy badaczy kultury. To jest perspektywa, w której pierwszy okrzyk, jeszcze niewerbalny, jest okrzykiem świadczącym o nieśmiertelności człowieka. Dopiero potem czytamy, skoro mu to boleść lub radość sprawiło, wykrzyknęło człowiek dziecię, albo a, albo o, albo ach, albo achi, albo acha, albo amam, ham ham, albo mam mam, albo mama, albo pap pap lub podobnie. Jak dotąd podobny język jest językiem mamek, którym z dziećmi rozmawiają. Niejedna matka cieszy się, że jej dziecię przypadkowo otworzywszy i zamknąwszy raz po raz wargi nazwie ją mamma. Albo że składając am, am, niby jeść żąda. Długo twarde objawiało się twardo. Ale to same twarde pobudzało człowiecze dziecię oporem swoim do myślenia, a zatem i do refleksji, czyli poznania zawiłości. Twarde, czyli koncepcja języka spółgłoskowego. Dla Mickiewicza był to język ziemski. Tak wskazywał to w wykładach o literaturze słowiańskiej. Więc ten człowiek dziecię, co go zdziwiło, nazywał wskazując albo przez och, wo, albo ach, lub podobnie. Przez o, co widział przed sobą wokół, przez a, co dalej, nie wiedząc o już o różnicy, już różnił instynktem jako zarodem umu. Ale zarazem wymykały mu się prr, wr, mr, wr, brr, ag, wag, hach. To jest robił zarody, etymony języka, z którego się summa wyrobiła. Warczał, mruczał, furczał, brr, drr, brr. Było u niego substantywum i verbum zarazem. I jak teraz jeszcze Gmin mówi, przez fur, fur coś poleciało. I świat zmysłowy uczył też dziecię człowiecze mowy, a razem myślenia. Tak uczy mamka prawie instynktem mówić dziecię. Proszę Państwa, i do tego słowa Mickiewicza, z fragmentu jego pomysłów etymologicznych, ściśle związanych z wykładami o literaturze słowiańskiej. W samogłoskach objawia się niewidomy świat mowy, w współgłoskach świat widomy. O we wszystkich dialektach słowiańskich znaczy ogół, uniwersum, nieskończoność określoną światem, widomą. E powierzchnię świata, u głębokość. Proszę Państwa, to wszystko ma swoje zakorzenienie w myśli niemieckiej. Mikołaj Sokołowski wskazuje, że istnieje w języku niemieckim możliwość, w niemieckim słowniku etymologicznym, możliwość wyjaśniania znaczeń wyrazów poprzez stosowanie tak zwanej zasady akroficznej. Znaczenie wyrazu leiben to znaczenia trzech wyrazów monosylabowych. Liść, światło, baum, drzewo i nas, wilgoć. L, B, N. Leiben. Przedstawiciele starych słów weszły w skład wyrazu nowego. Ta wizja organicznego, strukturalnego języka przychodzi więc do nas od Fryderyka Szlegla, ojca ironii romantycznej, autorytetu romantyzmu jenańskiego. Pokazuje te wszystkie nieoczekiwane zbieżności, jakie łączą się chociażby w tych wizjach językowych między Niemcami a słowiańszczyzną. Proszę Państwa, kontynuując wątek o Kamińskim, chciałem przede wszystkim podkreślić, że zachwyceni jego koncepcjami lingwistycznymi byli Maurycy Mochnacki i Adam Mickiewicz. No właśnie dlaczego? Spróbuję to wyjaśnić. Dla Kamińskiego wizja języka była wizją strukturalną. Język, mówi Mikołaj Sokołowski, to skeleton, struktura. I aby przywołać jakby kontekst jakby obrazu językowego, znów cytuję Herdera, znanego nam dobrze Herdera, dla którego język i językowość opisywać należy za pomocą metafory drzewa. Język Kamińskiego był językiem hieroglificznym, jak wyjaśniał Kamiński, tylko że obcujemy tutaj z nieco innym terminem hieroglif, nie tym, który miał zaciemniać, komplikować znaczenie, ale go rozjaśniać. To nie miało być hermetyczne, ale hermeneutyczne, wykładające znaczenie słowa. Hieroglif to był znak drzewo, które miał być rozpięty między niebem a ziemią, swoją pojemnością obejmować zarówno świat materialny, jak i duchowy.
I właśnie być też znakiem, korzeniem, to znaczy dotykać swym korzeniem najgłębszych prawd stworzenia. A więc hieroglif był, proszę Państwa, tym kosmicznym światem słowiańskim w pigułce. On był wiarą w to, że już w etymonie, jakby powiedział Jan Nepomucen Kamiński, tkwił zaród języka słowiańskiego. Tymi koncepcjami byli zachwyceni właśnie Mochnacki i Mickiewicz, autorzy bardzo specyficznej wizji słowiańszczyzny, wizji, w której chcieli udowadnić, że przede wszystkim Mickiewicz, że Słowianie są nie tylko częścią historii całej Europy, tu przechodzę powolutku do Mickiewicza, ale wręcz jej koniecznym składnikiem. Mickiewicz tłumaczył to wszystko, proszę Państwa, w swoim wykładzie inauguracyjnym, prelekcji w Collège de France w 1840 roku. Słowiańskość, pisze tutaj Rudaś-Grodzka, analizując ten wykład Mickiewicza, jest pewną niezbywalną formą duchowości, którą można odnaleźć na wszystkich etapach rozwoju świata. W tym celu, żeby tak skonstruować tę wizję, Mickiewicz odwołał się do romantycznej teorii palingenezy. Była to teoria wówczas bardzo popularna i wiązała życie nieorganiczne z organicznym, powiada Rudaś-Grodzka. Człowiek i skałę łączyło to, że mieliśmy do czynienia z łańcuchem form, które tkwiły w człowieku, które pokazywały indywidualny rozwój natury. A więc w człowieku tkwiła pamięć skały, tkwiła pamięć natury nieorganicznej. Człowiek był organiczną pamiątką przemian tego, co nieorganiczne. Palingeneza była związana właśnie z owym procesem rozwoju. Mickiewicz proponował interpretować słowiańskość jako ową substancję pierwszą, podobnie jak skalistość, i pokazywać, że słowiańskość jest immanentną naturą wpisaną w każdą cechę natury ludzkiej, na każdym etapie rozwoju człowieka. Pisał: nie byłożby to cudownym dla anatoma odkryciem, gdyby znalazł jestestwo organiczne, które przeszedłszy przez wszystkie niższe stopnie bytu, zachowało w sobie razem życie roślinne, zwierzęce i ludzkie, a każde z nich rozwinięte w swej pełni i całkowitości. To właśnie słowiańskość dla Mickiewicza. Trwała niemal nieśmiertelna cząstka świata. Także Maurycy Mochnacki był zwolennikiem teorii palingenezy. Proszę Państwa, jaki to ma związek z teorią Jana Nepomucena Kamińskiego? To, co robił Kamiński, tworząc swoją koncepcję prajęzyka, to było domaganie się jednej gramatyki powszechnej dla wszystkich języków. Wizja, zgodnie z którą można stworzyć słowiańskie podstawy gramatyki powszechnej, ba nawet słowiańską gramatykę powszechną całego rodu ludzkiego. Istnieje chyba organiczny związek między wyznawaniem teorii palingenezy a wiarą właśnie w stworzenie owego języka powszechnego, gramatyki powszechnej. Proszę Państwa, ten fragment wykładu inauguracyjnego jest o tyle symptomatyczny, że nie przywykliśmy przyłapywać Mickiewicza na przyznawaniu się do teorii palingenezy. Zwłaszcza w takim ujęciu. Jest to wizja palingenezy natury, którą prędzej łączylibyśmy ze słowackim genezyjskim i z jego koncepcją słowiańszczyzny. Akcentuje te podobieństwo do słowackiego, ponieważ w tym wykładzie inauguracyjnym mamy właściwie jakby do czynienia ze szczególnym Mickiewiczem i możemy ryzykować tezę, że filozofia genezyjska słowackiego i jego koncepcja słowiańszczyzny w Królu Duchu była zadłużona w wykładach o literaturze słowiańskiej, jeśli widzimy, z jakiego punktu rozpoczynał Mickiewicz swoją wizję, projekcję swojej wizji słowiańszczyzny. Prelekcje paryskie, pisze Rudaś-Grodzka, wpisują się w zjawisko określane przez Erika Hobsbawma jako tradycja wynaleziona. Pisze Hobsbawm, że tradycje mają duże znaczenie dla tej stosunkowo niedawnej innowacji historycznej, jaką jest naród i związane z nim zjawiska. Nacjonalizm, państwo narodowe, symbole narodowe, dzieje narodowe. Wszystko to opiera się na działaniach z zakresu inżynierii społecznej, które często są dobrze przemyślane. Proszę Państwa, opuśćmy na chwilę Mickiewicza, ponieważ chciałbym
wreszcie omówić kwestię grupy literackiej z Jewonia, a więc tego, co działo się w Lwowie, zwłaszcza w okresie między 1835 a 1840 roku, ponieważ poglądy Zjewończyków oraz Mickiewicza, kiedy pisał swoje wykłady o literaturze słowiańskiej, były zbieżne, nierzadko spotykały się ze sobą. Proszę Państwa, jakby animację wyobraźni słowiańskiej we Lwowie rozpoczyna rok 1828. Wtedy zostaje wydrukowana rozprawa Zoriana Dołęgi Chodakowskiego o słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem w pamiętniku lwowskim. Tu można powiedzieć, że rozpoczyna się lwowski renesans myśli słowiańskiej. W 18 roku właśnie została wydana ta rozprawa po raz pierwszy, a teraz mówimy o lwowskim przedruku, 10 lat później. Mówimy, skąd we Lwowie pojawiło się słowianofilstwo. I proszę Państwa, reakcja przyszła natychmiast. W 1830 roku zostały wydane dwa tomy Haliczanina i te dwa tomy były właśnie wielkim romantyczno-słowianofilskim manifestem. Tych manifestów we Lwowie będzie jeszcze wiele więcej i będą związane także z działalnością grupy Zjewonia, z dwoma antologiami, które Zjewonia wydała w 1834 i 1838 roku, Lwów, Praga. Natomiast chciałbym przypomnieć to wszystko, co działo się we Lwowie niezależnie od almanachów Zjewonia i niezależnie od tomów Haliczanina. Proszę Państwa, w 1834 roku Kazimierz Władysław Wójcicki w pierwszym tomie antologii Zjewonia, tym lwowskim, publikuje o pieśniach polskiego ludu. Kazimierz Wójcicki jest w jakimś sensie spadkobiercą tej spuścizny Zoriana Dołęgi Chodakowskiego. Chodakowski umiera w 1825 roku. Wójcicki kontynuuje badania terenowe, jak to nazwijmy, Chodakowskiego i spisuje pieśni i podania ludu polskiego, ruskiego. Ma swoje ważne miejsce w pierwszym tomie Zjewoni. W 1833 roku, jeszcze przed wydaniem tego tomu, Wacław Zoleska publikuje pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Myślę, że wielką uwagę powinniśmy poświęcić wspomnianemu już Lucjanowi Siemieńskiemu, ale nie tylko jemu, także Augustowi Wielowskiemu, ponieważ oni podejmują trud działalności przekładoznawczej. Siemieński publikuje przed 1836 rokiem fragmenty rękopisu królodworskiego, natomiast już w 1836 roku rękopis królodworski wychodzi we Lwowie w całości. To jest jeden ze starych słowiańskich rękopisów, który Zjewończycy przekładali. To jest ten moment, w którym właśnie kształtuje się model heroizmu słowiańskiego. W rękopisie królodworskim mieliśmy, proszę Państwa, wreszcie do czynienia z modelem słowiańskiego bohatera, który walczył i zwyciężał. Mógł się skutecznie przeciwstawić ideologii klęski i słowiańskiej niemocy, pisze Marta Ruszczyńska w swojej monografii z Jewonii. I ta słowiańska niemoc, która pochodziła z Herdera, w końcu zostaje przezwyciężona. Za sprawą przetłumaczenia rękopisu królodworskiego mamy w końcu do czynienia z wizją wojowniczego Słowianina, Słowianina walczącego o swoją plemienną sprawę. Wpływało to na zainteresowania Zjewończyków historiami o kolejnych bohaterskich podbojach, braciach, zaboju i sławoju. Proszę Państwa, ale przejdźmy do drugiego tomu Zjewoni. Zostanie on otwarty programem wstępem Dominika Magnuszewskiego. Jest to wiersz mistrz. Wiersz niezwykle istotny, który jest hołdem Magnuszewskiemu, hołdem złożonym Zorianowi Dołędze Chodakowskiemu. Mówiąc krótko, mamy tutaj do czynienia z wizją wejścia nieznajomego podróżnego, właśnie Zoriana, który zagłuca debaty warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tej debacie w latach 20. przewodniczy oczywiście Jan Śniadecki. I jest to debata o szkodliwości osławiańszczyźny przed chrześcijaństwem. Proszę Państwa, fragmenty z tego ważnego tekstu chciałbym przywołać. Tekst mistrz był hołdem danym Zorianowi Dołędze Chodakowskiemu, a jednocześnie wskazaniem, że będzie to legitymizacja działań Zjewończyków.
właśnie z dziełem Zoriana Dołęgi Chodakowskiego będą się identyfikować. Zorian w wierszu Magnuszewskiego powiada: ja idę stamtąd. Woła: widziałem, jak całą ojce nam zostawili ziemię. W niej zostało więcej pamiątek, śladów. Dawniejsza to księga jak wszystkich greckich mistrzów. Ona kości sięga Sławian, ona ich szaty nie zwlokła, nie zdarła. To nie Saturn, ona swych dzieci nie pożarła. Rozżarła się papuga, zbierając głoski nielubego imienia. Precz, precz, Chodakowski, krzyknęła, za nią rój cały greckiej mitologii. Oczywiście ta rozżerająca się papuga to aluzja do papugi z Kordiana i sceny wizytacji Kordiana u papieża. Przeczytam Państwu jeszcze dalszy ciąg tego tekstu, replika Zoriana z wiersza Magnuszewskiego. Wam historia papugą, przeszłość to na lata liczycie, nie na myśli. Ludy, co zalały pierwsze wasze siedziby, bierzecie za wały morskie. Mniejsza, z jakiego wypłynęły świata, mniejsza, co za muł osiadł na rodzinnej ziemi, z ich obrządków, z ich wiary. Dopiero z chrzczonymi chcecie wyjeżdżać syny, kiedy oni serce mieli z wieków nieochrzczonych. Kroniki oszczercze, w nich zakonnik z dziecinnych pieluch ludów szydzi. Nie wie, że człowiek jako za młodu zawidzi, takiemu na starość gorzeją widziadła, że to w ducha wpłynęło, liczba lat nie zjadła. Mamy do czynienia z konfrontacją, proszę Państwa, z poetycką konfrontacją, właściwie rozpisaną w modle najlepszych antycznych konfrontacji. W końcu wiara Ziewończyków w słowiańskie imperium. Stawało się to, jak już w ideał słowiańskiego imperium, stawało się to już, proszę Państwa, jak mówiłem, za sprawą przekładów, które poznawali i tekstów, które poznawali, które chcieli tłumaczyć. August Bielowski i Lucjan Siemieński przekładają najdawniejszy zabytek słowiańszczyzny, słowo o pułku Igorowym. Pierwszy jest przekład Bielowskiego, jeszcze z 1833 roku, wyprawa Igora na Połowców. Proszę Państwa, prelekcje Mickiewicza to także zachwyt nad słowem o pułku Igorowym. W rękopisach czeskich zachwycała wieszcza aura bojowa, opisy zażartych walk między Słowianami a Niemcami. On projektował sobie jakąś wizję słowiańskiej Eddy. W poemacie ruskim z kolei, pisze Rudaś Grodzka, przedmiotem fascynacji obok wojennego zapału i miłości do ojczyzny była silna władza. Mickiewicz głosił ze swojej katedry: uczucia miłości do ojczyzny, jakie poeta kładzie w usta kniazia Igora, są zmyśleniem poetyckim. Poeta wyidealizował powszechne uczucia ludu słowiańskiego tych czasów, w których żył i wyrażał życzenia i pragnienia. W końcu przytacza nawet słowa Bojana, który woła: biada ciału bez głowy, a państwu bez władzy. To jest moment, proszę Państwa, w którym ostatecznie bajka o dobrotliwych Słowianach jakby niknie. Najpierw przekłady Bielowskiego oraz przekłady staropisów słowiańskich Bielowskiego i Siemińskiego. Następnie wykłady o literaturze słowiańskiej i jego namysł nad podaniami ruskimi i czeskimi. Wreszcie przekłady, parafrazy Odysei Homera przez Siemińskiego. Próba stworzenia wizji słowiańskiej Odysei. Czas mija, ja nie zrealizowałem oczywiście tego, proszę Państwa, co chciałem, wszystkiego. Natomiast chciałbym zakończyć właśnie kontekstem Lilii Benety, aby jeszcze podkreślić tę kwestię nieoczywistego dramatu Juliusza Słowackiego. Proszę Państwa, pozwólcie, że przeczytam kilka fragmentów. Kilka fragmentów z Lilii Benety i podkreślę przede wszystkim ową wizję słowiańszczyzny. Nieprzypadkowo Janusz Skuczyński mówił, że dramat Słowackiego jest tragedią z ariostycznym uśmiechem, że bardzo silnie na wyobraźnię Słowackiego oddziałuje ironia romantyczna i jego wizja słowiańszczyzny jest wizją, w której upadek, katastrofa ma właśnie ów obraz
ma właśnie ów obraz zdeformowany, mam do czynienia ze zdeformowaną katastrofą. Wręcz Skoczyński mówi, że historia upadku Wenedów jest groteską historiozoficzną, że Słowacki terminuje jakby u najlepszych twórców groteski romantycznej, u Wiktora Hugo, zresztą są aluzje do Hana z Islandii, Wiktora Hugo. Gwinona podkreśla swoje pochodzenie z islandzkich rodów. To bardzo silnie wskazuje, jakby biorąc pod uwagę jeszcze okrucieństwo i dzikość Gwinony, lechickiej królowej, właśnie ową parafrazę z Wiktora Hugo. Ale przyjrzyjmy się słowom Ślaza, który opisuje pobojowisko, na którym Roza Weneda pali kości rycerzy i śpiewa. Dalibok, trupów tu jak maku, głupcy, gdyby się spytał, kto tych wszystkich durniów, dlaczego teraz się nie mogą ruszyć. Jeden odpowie, brak mi kawałeczek serca, a drugi, mam strzałkę maleńką w mym pacierzowym ogonie. I każdy miałby wymówkę, ze mną tak nie będzie, nie, ja do śmierci chcę żyć, a po śmierci będzie jak Bóg chce. I jak chce pan Gwalbert. Cóż to za wiedźma przed stosem spłomieni trupich piszczeli, ogniem oświecony. A więc mamy do czynienia jakby z obrazem czarnego humoru, groteski, przetykanej patosem, tragedią. Nieprzypadkowo Skuczyński mówił, że tak jak balladyna jest zabawą w Szekspira, tak Livia Veneda jest zabawą w Eurypidesa, przy jednoczesnym podkreśleniu owego ariostycznego uśmiechu. Proszę Państwa, są sceny, jeżeli przyglądamy się właściwie Lilii Wenedy jako hekatombie tego świata słowiańskiego, są sceny, które porażają nas właśnie ową makabrą frenesją i groteską. Młodziutki Krak, jak wiemy, późniejszy dorosły Krakus, jest w interpretacji słowackiego synem Gwinony. Mierzy z łuku w stronę oślepionego, przytwierdzonego do pala Derwida. Mierzy w jego serce. Gwinona zresztą nalega, aby celował właśnie w serce lechickiego króla. Wiem, mamo, wiem, bo mi teraz głośno puka, mówi Krak. O dzień przeklęty, kiedym ja się dała uwieść przez ciebie z islandzkiego brzegu, mówi Anona, Gwinona wściekła w momencie, kiedy nadchodzi Lech, aby jakby zatrzymać tę scenę mordobójstwa. No właśnie, aluzja do Hana z Islandii. Proszę Państwa, mamy do czynienia z grą w rozmaite literackie intertexty. Aby zbawić Derwida, króla Słowian, lelum i polelum muszą rzucić toporem w twarz ojca, ale tak, aby przeciąć ostatni siwy włos, tak sterczący na czubku jego głowy. To jest oczywiście aluzja do dramatu Fryderyka Schillera Wilhelm Tell, w którym Tell miał stawać naprzeciwko swojego syna przytwierdzonego do drzewa i ścinać strzałą jabłko znad jego głowy. Proszę Państwa, chciałbym przywołać słowa Lecha z aktu trzeciego, stron 498. Może spróbuję skończyć inaczej. Niesamowitość słowiańszczyzny, jak pisze Maria Janion, niesamowitość słowiańszczyzny może posłużyć wyobrażenie wampira. Właśnie tej nieokreśloności i grozy słowiańszczyzny, ale specyficznie pojętego. Wampira jako człowieka z dwoma sercami, który nie wie, kim jest i nie ma pojęcia, jaka jest jego prawdziwa natura i przeznaczenie. Proszę Państwa, przypomnę, że mamy do czynienia z takim słowiańskim wampirem w Lilii Wenedzie. To są bracia Lilii i Rozy, Lelum i Polelum, zrośnięci ze sobą ciałami. Jak pamiętacie, dwa serca co prawda, ale wiele części ciała połączonych ze sobą. Bracie, na próżno targasz się w łańcuchu, niewolnikami jesteśmy, Polelum. Pomyśl, ty dobrze władasz tym żelazem. Gdyby nie serce w tobie, to byś trafił. Jest mowa właśnie oczywiście o
o uderzaniu toporem w Derwida. Więc zatruj serce na chwilę i pomyśl, że to nie w ojca włos uderzyć trzeba, lecz w łona ludzi, tych, co będą czuli hańbę ze swego zwycięstwa nad nami. Polelum, podnieś ten topór okropny, przykuty do mnie za twą lewą rękę. Tyś niewolnikiem mojej ręki prawej. Ty cały jesteś moją ręką prawą. Ty będziesz rzucał, a ja będę cierpiał. Mamyż na wieki i my, i nasz ojciec już pokonani być dolą. Proszę Państwa, te słowa owego Lelum, który jest sprawnym wojownikiem, świetnie rzuca toporem, ale cierpi, kona, oraz Polelum, który jest w stanie przyjąć swoją rolę cierpietnika, jest Hiobem, tak? I przeżywa za Lelum, zostanie powielony także w finale Lili Venedy. W finale Lili Venedy, proszę Państwa, ostatnia konfrontacja przed momentem pojawienia się Bogu Rodzicy nad stosem trupów wenedyjskich, to jest konfrontacja między Polelum a świętym Gwalbertem. Polelum dźwiga na swoim ciele zabitego brata. Zabity brat na piersiach mi śpi. W tej makabrycznej scenie właściwie, gdzie mamy do czynienia ze słowiańskim wampirem o dwóch sercach, gdzie to jedno z tych serc jest martwe, Słowacki ostatecznie rozwiązuje zagadkę niesamowitego słowiańszczyzny jako ojczyzny niesamowitości. Proszę Państwa, opatrz, zabity brat na piersiach mi śpi, czy rozciąć łańcuch między wami dwoma, pyta Roza Veneda. Polelum, nie rusz łańcucha, gdzie stos dla umarłych. A więc Polelum odchodzi razem z martwym bratem na stos. Pojawiają się Lech oraz święty Gwalbert. Obaj krzyczący, stójcie poganie, przynoszę wam wiarę, przynoszę wam życie. Przywołajmy na koniec monolog Polelum, właśnie owego słowiańskiego wampira wstępującego na stos z trupem brata na piersiach. Przynoszę wam wiarę, przynoszę wam życie. Życie i wiarę. Boże, patrzaj z nieba na tych dwóch ludzi przed stosem Veneda konającego. Patrzaj na tych ludzi i pomyśl, jakim ty dajesz stworzeniom chwilę triumfu i urągowiska. I przyszli, kiedy mój lud cały skonał, i przyszli, kiedy mój brat już nie żyje, i przyszli, kiedy niebo oświecone łunami stosów, gdzie się palą trupy i tu mi dają życie. O stworzenia, czuję nad wami w sercu wielką litość i wielką wzgardę. O, nie pozwól, Boże, aby grobowiec mój był na tej ziemi, gdzie oni żyją. Chmury, czarne chmury, co uciekacie znad trupiego pola, ostatnie miecąc pioruny, o chmury. Podnoszę do was tę rękę w łańcuchu, z tą drugą ręką mego brata trupa. Obie te ręce i ten łańcuch proszą o piorun jasny, litośny, ostatni. Cóż, nie słuchacie? Więc tą ręką trupią i tym łańcuchem wyzywam do walki was, napełnione piorunami burze. Aż prośbą piorun wasz niewywołany wydrę przekleństwem. Piorun bije w stos i drzewo zajmuje się złotym płomieniem. Lelum i Polelum nikną w blasku. Powoli nad gasnącym stosem ukazuje się postać Bogu Rodzicy. Tak jak więc, proszę Państwa, wskazywałem na początku, za słowami Zoriana Dołęgi Chodakowskiego, przemawiał z perspektywy Słowianina pokonanego przez przemoc chrystianizacji. Dziękuję Państwu. Także mamy chwilę czasu na pytania, a ja pozwolę sobie skorzystać ze swojego przywileju prowadzącego i zadać pierwsze pytanie. Tutaj pan zwrócił uwagę na, myślę, znaną wszystkim tutaj zebranym rolę rękopisu Kanki, tak? Rękopisu Królodworskiego i rękopisu Zielonogórskiego jako, powiedzmy sobie, pewnego katalizatora myślenia o słowiańszczyźnie, ale jak wszyscy doskonale wiemy, tutaj myślę, rękopisy Hanki okazały się fałszerstwem, tak? Wacław Hanka sfałszował rękopis królodworski, rękopis zielonogórski, co już w XIX wieku było faktem, tak? Znaczy było stwierdzonym faktem. I pytanie do pana, na ile ten, no, niewątpliwie smutny fakt, prawda, fałszerstwa historycznego mógł tutaj, no, wzbudzić konfuzję środowiska, o którym mówimy, tak? Mhm. To jest pytanie pierwsze.
Na szczęście. I proszę. Bardzo wenedyjskie dźwięki. Proszę Państwa, no to się wpisuje w jakiś sposób w to, o czym mówiłem. To znaczy w tę kategorię wymyślania narodu, którą, jak widzicie, jakby Mickiewicz zastosował z premedytacją w swoich prelekcjach. Natomiast Zjewończycy padli ofiarą ducha epoki. Ja nie będę w tym momencie używał innego określenia. Duch epoki. Pamiętajmy o pieśniach Ossiana, Jamesa MacPersona, które także zostały sfałszowane, więc mamy tutaj raczej do czynienia z takim polskim epizodem osjanicznym. W podobny sposób, jak nie zażenowało to szkockich osjanistów, tak samo chyba musimy potraktować polskich słowianofili. Rozumiem. I drugie pytanie. Jeżeli sięgniemy do tego zwrotu ku ludowości w polskim romantyzmie, to czy pan doktor zgodzi się ze mną, to miało czemuś służyć, to znaczy miało to wprowadzić warstwy ludowe do kultury narodowej, unarodowić te warstwy, jakieś dowartościować, ale dowartościować nie tylko dlatego, że reprezentują one sobą pewien potencjał taki czy inny, ale dowartościować także dlatego, że unarodowienie tych warstw jest drogą do odzyskania bytu politycznego, tak? do odzyskania niepodległości. Tak? Chociaż jeżeli, tutaj cytując innego romantyka, martwe powiaty mają się zmienić w żywe bataliony, to przecież, Henryk Kamieński, to przecież ci ludzie na ochotnika do tych batalionów muszą pójść i to musi być lud. Dlatego też trzeba było dowartościować ten lud. Tutaj ta działalność miała pewien potencjał emancypacyjny. Emancypacyjny w sensie narodowym. Przyznam się, że to jest może nie tyle pytanie, co wyrzut, ale bardzo bym prosił pana doktora o ustosunkowanie się, że czytając współczesnych badaczy, ja tego potencjału emancypacyjnego nie widzę. Czy to jest tak, że to jest, wydaje się na tyle oczywiste, że nie trzeba o tym pisać? Nie, ja uważam, że jakby mamy tutaj do czynienia z pewnym problemem cezury listopadowej, to znaczy jakby autonomia kwestii ludowej zanika wraz z 3 maja 1831 roku, kiedy Kazimierz Brodziński wygłasza mowę o narodowości Polaków, kiedy kreuje swój projekt mesjanistyczny i wskazuje na to, że Polska ma być Kopernikiem w świecie moralnym słowiańszczyzny. Tak? To są te słynne słowa Brodzińskiego. Sytuacja powstania listopadowego, sytuacja insurekcji drastycznie zmienia kształt kwestii ludowej. To znaczy to, o czym pan mówi, jest związane właśnie z sytuacją po 1831 roku, a więc unarodowienie kwestii ludowej ściśle związane z polskim projektem mesjanistycznym i myśl filozoficzna Henryka Kamińskiego i Karol Liebelt w latach 40. Wiemy, o jakich nazwiskach tu powinniśmy powiedzieć. To jest właśnie ta perspektywa już polistopadowa, to już mało powiedziane, już nawet po 40. roku, kiedy już mamy do czynienia z dojrzałą formą filozofii mesjanizmu narodowego. Ja akcentowałem te bezinteresowne odkrycie ludu, które jakby polegało na apologii słowiańszczyzny bez jakby wprowadzenia idei myśli narodowej. To był ten krótki czas do momentu wydania przez Mickiewicza Konrada Wallenroda w Petersburgu w 1828 roku. To wszystko, to jest krótki moment, ale warto go odnotować. Pokazać, że słowiańszczyzna nie zawsze taka była, że owa kwestia ludowa na początku przybierała kształt bezinteresowny. Potem zamiast myśleć o tej ludowej fantastyczności, postanowiliśmy uruchomić myślenie pragmatyczne o ludzie, w jaki sposób zaprząc ów lud do realizacji interesu narodowego. I trzecia sprawa, z tym związane są dramatyczne wybory romantyków tej epoki. Przychodzi mi do głowy Zygmunt Krasiński i Psalmy przyszłości, że owa kwestia, szlachta z ludem, ale jakby cały dramat jakby ambiwalencji w stosunku do ludu Krasińskiego, to już jest jakby osobny temat. Osobny temat. Proszę o pytania z sali. Drodzy Państwo, mamy nie tak dużo czasu, w związku z czym proszę o pytania z sali, bo za 15:08 kończymy nasze spotkanie. Tak mamy uzgodnione tutaj z, że tak powiem, gospodarzami. A zatem proszę bardzo.
może chcieliby Państwo coś usłyszeć, może chcą Państwo jakiegoś uzupełnienia, czy coś powinno jeszcze wybrzmieć? Ja myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie o romantyzmie, bo myślę, że kilka tych osób, które Pan doktor zechciał przywołać, tu zasługują na osobne całkiem omówienie. No przecież Berwiński na przykład zasługuje na osobne całkiem omówienie, oczywiście, prawda? Także myślę, że będziemy do tych tematów wracać. Potraktujmy nasze spotkanie dzisiejsze jako takie wstępne, można powiedzieć, wstępne spotkanie do przypomnienia sobie słowiańszczyzny i romantyzmu. Słowiańszczyzny i romantyzmu jako czegoś związanego, jako czegoś tworzącego pewną jednak bardzo ważną dla naszej kultury całość. I jeżeli pytań nie ma, w takim razie ja bardzo serdecznie... Proszę. Pan nas świetnie zaczarował. I tak przez chwilę się skupił. Tak głośniej zrobicie, proszę. Potencjał pytania, które się rodzi i ono jest, czego nie ma. Bo to jest pytanie. To jest, którego nie ma i nie ma, które jest. Tak, tą przewrotną frazą czarowałem cudzymi słowami. Także, ale coś w tym tkwi, bo Zofia Stefanowska kiedyś powiedziała, że status ontologiczny Gustawa z czwartej części Dziadów jest niejasny. To ja mówię studentom nieustannie, pani Ewa Wielomowy. Ale coś w tym właśnie jest, jako Gustaw poseł Dziadów, romantyczny kochanek, a może reżyser okrutnego spektaklu, który ma zniszczyć zdrowy rozum księdza. Nie wiadomo, kim jest Gustaw. I ta ontologiczna niejasność tej postaci, ontologiczna niejasność Dziadów wpisuje się w ontologiczną niejasność słowiańszczyzny. To, co rdzennie polskie jest właśnie bytowo na krawędzi. Ja chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować w takim razie i chciałem jeszcze uprzedzić, że mamy... Pytanie się urodziło. A nie, urodziło się pytanie. Ja mam takie pytanie praktyczne. Kto teraz, prawda, kontynuuje dzieło słowiańskiego romantyzmu? Bo to, co przed nami będzie, to chętnie, bo według rozeznania prelegenta, kto dzisiaj w Europie, zwłaszcza w Strasburgu, bo Słowianie są w Parlamencie Europejskim, na kogo gramy, mówiąc językiem sportowym? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No ja tak czułem, ale... Że tak przygotowałem nie się do dzisiejszej... Nie mogłem jako historyk literatury tak. I myśli, jeżeli będzie okazja do ponownego spotkania, to sceduję na następne spotkanie, to odpowiedź. Nie. Urodziło się cokolwiek jeszcze? Polityka. Jeżeli nie, to w takim razie chciałem powiedzieć tak. Kto jeszcze zainteresowany nabyciem Trygława, może Trygława nabyć. Tutaj kolega jest przedstawicielem zespołu Prawia i też może tutaj można płytę zespołu Prawia nabyć. I ja chciałem serdecznie Państwu podziękować wszystkim. Zapraszam na kolejne spotkania. Będziecie Państwo informowani albo na naszej stronie internetowej lub Facebooku. A jeśli ktoś chce zostawić swoje koordynaty, to proszę zostawić maila. Tak? Dziękuję bardzo. Czy nagranie dzisiejszego spotkania? Będzie na YouTubie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panu.